bardzo wyrównane starcie. Witek, pamiętam go jeszcze z wojsk, a futbol Ekstraklasy, kiedy to przyjeżdżał, zaczynał. To były jego marzenia. Dzisiaj spełnia marzenia tutaj na boiskach futsalu. Bez barier na nam się powoli rozkręcać. No, ale Witek jest też w gronie naszych ambasadorów. A widzimy, że Śląsk Wrocław w wyjściowym składzie. Bo tutaj Kuba Janicki i od razu szansa dla Tomka Janczewskiego. Janczewski jeszcze raz poprawia, ale znakomita dyspozycja, znakomita interwencja bramkarza Legii. Drużynę genialnie już chciał podawać do swojego kolegi z ataku i mamy też strzał na bramkę. Ta futbolówka, futsalówka na stronę ubranych w zielone stroje graczy. Dorian Busman i to jest pierwsze trafienie tego spotkania. Przy euforii na trybunach, bo zjechało się panów Śląska Wrocław tutaj sporo. Reprezentanci stolicy, którzy są gospodarzami dzisiejszej kolejki. Dorian Busman blisko był teraz na parkiecie, bo to spotkanie będzie równie wyrównane, a teraz Hubert Ficek pokazał to, co ma najlepsze w turnieju. Zdecydowanie, znalazł miejsce, oddał strzał, genialny strzał, który jednak odbił się od poprzeczki ataku. I domyślam się, że wtedy i bramka, że będzie zmieniany, aby dawać więcej siły w ataku. Ale zobaczmy, Śląsk Wrocław, kolejna akcja, kolejny strzał. Który także uczestniczy w naszych rozgrywkach. Nie, zobaczmy, Krzysiek Różowski. Jak na razie to oni sobie lepiej radzą w tym spotkaniu. Celne uderzenia w kierunku bramki strzeżonej przez Zosię Swobodę. No i któryś z tych strzałów ma szansę zakończyć się golem. A teraz być może będą musieli odrabiać większą stratę. Tak jest. Po doskonałym wygraniu Huberta Ficka wykańcza tę akcję Jakub Janicki. Też w taki sposób prowadzi politykę zmian w swoim zespole. Ja ciekawy jestem, jaka to będzie za rok, ale Fundacja Legii bardzo aktywnie wspomaga społeczność różnego rodzaju w Warszawie. I tak samo jak wspomniałem wcześniej, niepełnosprawne sporty, jak najbardziej, te są bliskie sercu. A na pewno najstarszy, który grał w reprezentacji Polski, no i będzie szukał teraz swojej bramki, ale wywalczył ją Kuba Janicki. Jest zawodnikiem Legii, a teraz Dorian Busman, ładny dribbling. Do zakończenia spotkania jeszcze okazja, Śląsk Wrocław, czwarta bramka dla Śląska. 4-0 i Śląsk melduje się w finale.